Hejka kochani, zapraszam Was na spędzenie kolejnego dnia ze mną. I dzisiaj zaczniemy ten dzień, chociaż już jest koło 11 od mojego kursu. I już sobie przygotowałam pićku. I po prostu muszę się powoli za niego wziąć, bo już, no, już jest trochę później niż planowałam zacząć, ale pokażę Wam niektóre rzeczy, które robię, ale głównie dzisiaj to będzie słuchanie tego kursu i robienie notatek. Bo od kilku miesięcy robię, w sumie odkąd nie nagrywałam wcześniej, przed kwietniem, to robię kurs kryminologia dla początkujących, ale od września zaczynam normalny kurs kryminologia i chyba psychologia, nie pamiętam dokładnie nazwy. Obydwa kursy będą online, znaczy ten obecnie jest, więc wiecie, to jest tak, że jest online, więc nie muszę nigdzie wychodzić z domu teoretycznie, ale też trzeba umieć się skupić w domu, czyli to nie jest najłatwiejsze. Bo w domu mamy dużo rzeczy, które nas, wiecie, no po prostu powodują, że nie możemy się skupić. Więc zaraz Wam pokażę. Tylko muszę sobie wziąć tabletę i go, mam nadzieję, że naładowałam. Chciałabym Wam po prostu naświecić jeszcze jedną rzecz na moim kursie online. Nie ma czegoś takiego, że przynajmniej na tym początkującym. Nie ma czegoś takiego, że tam jest lektor czy tutor już nam mówi, tylko trzeba to wszystko czytać. A wiem, czasami jest lepiej nauczyć się ze słuchu, no to ja sobie to po prostu kopiuję, wklejam w tłumacza i tam łączam sobie, żeby mi mówiło. Zaraz Wam pokażę, jak to zrobić, bo naładowałam i ma 100%. Więc ja sobie zapisałam wszystkie działy moich notes. Oj, za daleko weszłam. Notes, no naciśnijcie się. I tutaj mam kolejny dział, nie wiem jaki. Mam to zapisane po prostu kryminologia. I teraz robię już kolejny dział, który się nazywa prostitution. Miałam już lekkie wprowadzenie do tego i ja sobie stąd skopiuję. Oj. Do końca. Bo wiecie co, stwierdziłam, bo ja mam tą aplikację na obydwu rzeczach, jak idę do pracy i czasami czekam na autobus godzinę, znaczy no nie całą godzinę, to wtedy mogę sobie też tu czytać. Od jakiegoś też nie bardzo interesuje profilogia, profilowanie chyba to się tak nazywa, profiling, w każdym razie to jest dla mnie bardzo interesujące. Też chciałabym potrafić oceniać osoby po, wiecie, kilku spojrzenia, że tak powiem. Więc też tak nie umiem. Może kiedyś. Może za 10 lat. Nie no, śmieję się teraz, ale na pewno ten temat będzie mnie bardzo interesował. Bo no jest stosunkowo ciekawe, tylko że to trochę przerażające z drugiej strony, dlatego że kurczę, no skopiuj się do końca. Jeżeli ktoś byłby ciekawy, to tak, wszystko kopiuję, nawet zdjęcia, bo w tłumaczu i tak zdjęcia się nie wtegowują, nie wklejają, więc co to za różnica, chociaż mam cały dokument w jednej części. Powiem Wam, długi ten dział. No szybciej. I've been thinking about the good times. I've been sleeping through the long night. I've been shining in the sunlight. I've been thinking how I'm all right. Hej kochani, ja właśnie wróciłam do domu, rozpiłam tą koszulę, bo ona chyba jest tutaj na mnie za duża trochę i to tak dziwnie mi stało, jak zapięłam sobie. I powiem Wam, że jestem podekscytowana na ten dzień dzisiaj. Jestem zadowolona i szczęśliwa. Nie, ale bo ja robię sobie ten kurs mój, który Wam wczoraj mówiłam. Kołysynkę chyba zmobilizowałam i ja będę szukać ani kursu. Tylko, że wiecie, ja robię po angielsku, a ona potrzebuje po polsku. I nie wiem, czy Polska też się tak da dokładnie jak ja i w takich cenach jak ja znalazłam. Bo ja znalazłam moje kursy bardzo tanio. W ogóle dla zainteresowanych to chyba zostawię Wam linka w opisie do tej strony. Przynajmniej jak się nazywa, te kursy są valid, czyli że no, są ważne i o, jest rozmazana, nawet nie widziałam, i że są, możecie ich użyć na CV i mogą być kwalifikowane jako kwalifikacje, więc nie marnujecie czasu. Najpierw czytałam trochę o tych kursach różnych,
Bo dużo stron oferuje i to w różnych cenach, ale to zależy od kursu, wiadomo. A ja przychodzę do robienia łańcuszków i do nauki w sumie. Jak skończę trochę, to poszukam właśnie kursów dla niej, bo coś znalazłam, ale jeszcze nie do końca to, co bym chciała. I've been thinking about the good times. I've been sleeping through the long nights. I've been shining in the sunlight. I've been thinking how I'm alright. There's a reason for my feelings. There's a reason why I'm healing. Yeah, I feel higher than the ceiling. All because of you. Więc obecnie idziemy na miasto. Znalazłam, so sweet, so sweet. Love until we are asleep, asleep. Every night I fall deep, fall deep. Tak bardzo lubię nagrywać za każdym razem. Do you really get me, get me? Chciałam szukać skórki takiego wartka. On jest w szkole, wiesz co, jest tak ciepło i zimno. Cień jest zimno, tak jest zimno. Catch up on my reading. I should catch up on my eating. Yeah, but it's hard to keep a thought straight with you all up in my face. Try to get you on my mind, but why should I when you're all I really like? Yeah, I feel higher than a mountain, all because of you. You and I were so sweet, so sweet. Talk until we are asleep, asleep. Every night I fall deep, fall deep. No więc my już wróciliśmy z zakupów. Chciałam wam pokazać kilka rzeczy, które dzisiaj kupiłam. Byłam w Superdragu, też coś kupiłam, ale przejdę już do tego sklepu, co pokazywałam farba. Coś w sumie. Kupiłam taki tani podkład, żeby mieć do pracy. Kupiłam sobie trzy paczki majtek, znaczy jedną paczkę majtek, a taką wyciągnięta, którą potrzebuję też. Skarpetki, tak jest bench. Kolorowe, takie inne, kolorowe. I jeszcze gdzieś mam jedną paczkę, takich zwykłych, dłuższych skarpet do pracy. I maskę na włosy, ale jeszcze nie zrobiłam jej dzisiaj, bo używałam czegoś innego. Wody, którą już wypiłam. I takie dwa spraye do toalety, no do toalety, do pokoju w ogóle. Taki różowy, słodki groszek i liniano lilakowo, liliowy. To by było na tyle. Ja wam się już nie pokażę, bo ja wymyłam włosy i cały makijaż mi się rozmazał. Na razie mi się, wiecie, nie chcę go zmyć. Będę na razie oglądać sobie film. I chciałabym się po prostu na tyle tych płynów z wami pożegnać. Mam nadzieję, że taki vlog wam się też spodobał i do zobaczenia prawdopodobnie w następnym, bo mimo, że te vlogi jeszcze nie wpadają na kanał, to ja je cały czas nagrywam, tylko ciężko mi strasznie je zmontować. Dziękuję, do zobaczenia, pa, pa, kochani. Ja wam tylko szybko chcę pokazać, co oglądam obecnie. Ten program, który mi po prostu pomaga też z kursem, dlatego uważam, że profilowanie to jest raczej coś, co chciałabym robić, bo mnie fascynuje to, odkąd zaczęłam to oglądać. Natomiast na razie się ładuje.
Jakoś nie chcę załadować. W każdym razie ten program się nazywa Criminal Minds. I po prostu wiem, że to jest głupie, bo to tylko serial i tak dalej. Ale to mi na tyle pomaga, że jestem w stanie już coraz wcześniej wiedzieć, co się stanie. Może przewidywalne to jest, nie wiem. Może zaczęłam rozpoznawać ludzi bardziej. Natomiast wychodzi mi, zanim mają odpowiedź, to ja wiem. Jeszcze raz, do zobaczenia w następnym vlogu. Pa!